Siemanko, z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym odcinku z Batmana. I szukamy wejścia do kryjówki. Kurde, jakby to... Nie mam pojęcia, jak się dostać tam, nie? A tu mamy... Kronikę. My journey lasted little over a month. Visiting academics in both Metropolis and Keystone, I was exposed to a wealth of new ideas. I began my day returning home in good spirits, eager to see my wife and family. I ended it kneeling in their blood, broken fragments of my life pouring through dripping red fingers. To dobre. Okej. I teraz tak. Nagrywam ten odcinek po tym, co nagrywałem ostatni. Jeden po drugim. Zamknąłem sobie okno, żeby mi tam gimbaza nie wariowała, bo no tak. Taka prawda. I mogę spokojnie nagrywać. Tylko teraz jak się tam dostać? Nie mogę po prostu zlecieć na dół. Winda nie działa oczywiście. Ale może mogę tak zrobić. Okej. Teraz stąd mogę sobie zeskoczyć. Okej. Tutaj. I teraz gdzie ja mam iść? Chyba tędy. A co jeśli nie? Pogubię się. No też tak można. Takie rymy. O, za 20... Nie, za 10 już pierwsza w nocy. No to widzisz, Borsuk, jednak masz talent. I co ja mam teraz zrobić? Tu nigdzie nie mogę wejść. Nie, tam jest ściana do rozwalenia. To muszę się jakoś dostać niżej. Jak ja mam zejść niżej? Tu nie ma nigdzie zejścia niżej. O. Nie zrobię cięcia. Będziecie się męczyć razem ze mną. Kurde. A, czekajcie, tutaj coś mamy. No trochę, aż chyba za nisko skoczyłem, tak więc trochę się podciągniemy. I teraz tam jest coś. Znowu za nisko skoczyłem. Teraz gdzie? Tutaj. Teraz gdzie? Nigdzie! Nie da się. Może tam. Spokojnie, powolutku. Idziesz, Batman. Okej. Dobra, jestem tutaj wcześniej. I teraz tak, tutaj. I teraz trzeba zrobić to tak jednak. Ciągnij! Okej. Dziękuję. To ja sobie mogę zlecieć. Muszę ich się pozbyć jakoś. O, mamy modyfikację. No to dobre. Patrzmy sobie. Umożliwia automatyzację, jeżeli w pobliżu ładunku znajduje się przeciwnik, tymczasowe zwolnienie przeciwników. Umożliwia selektywne detonowanie ładunków żelu wybuchowego użyteczne do zaawansowanych technik przewracania. Ja bym tu chyba w pancerz poszedł, tak mi się wydaje. A tutaj kombinacje...
walk, no dobra, wywalę gościa i tak... Takie mrek mogłoby być lepsze. To więc weźmiemy sobie HP. Pancerz zawsze na propsie. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. No. No i HP teraz jest dość sporo. Jakieś dłuższe walki można już teraz kombinować. No patrzcie, kabelek idzie do dół. Na dół. Na dół, na dół, na dół. Ale ja już nie mogę tutaj nic zrobić z tym kabelkiem w takim razie. No dobra, poszukajmy sobie tutaj jakieś przejść. Gdzie ja jestem? Grzybki! Nie. Jakaś mapa stara. O! Aha. No dobra, mamy zagadkę rozwiązaną. Zawsze na propsie. Teraz tak, tutaj co my mamy? Tu chyba nic nie mamy. Dosłownie nic nie mamy. Więc wyłazimy stąd. Tu nic nie zrobię. Aha! Oni pilnują tutaj przełącznika, żeby otworzyć to. No, ma sens. Ma sens, nie powiem. Tak więc trzeba będzie się ich jakoś pozbyć. O, dobra. Tylko tak, nie zajdę ich, bo się skapną. Jeden ma broń, reszta jest, no tak, że powiem... No jeden ma nóż. Jeden ma karabin. Najbardziej powinienem się bać tego z karabinem, tak? No to jest raczej oczywiste. Mógłbym go pazurem przyciągnąć. Ale to się chyba nie uda. W sumie najbardziej skuteczny tu byłby... Potrójny. Dokładnie. Powoli jednego, drugiego i tego się pozbędziemy. Tak. Benz. No i dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Hakujemy. O, już widzę, że bardziej skomplikowana. Już trzeba dwóch użyć. No i tak, to jest strasznie banalne. Po tym ulepszeniu. Easy. Powinno się właśnie otworzyć to. Czy jednak dobrze myślałem. Aha. A, bo tu był w ogóle gościu ten z nożem. Ten z nożem to był ten cały nożownik. Ale to już podniosłem już to. To już podniosłem tą taśmę. Serio? Nie zapisało się pewnie i ta taśma na górze jest teraz. A, trudno. Just another distraction for the bat. Suits me fine. What do you mean? He means if the bat is looking for Scarecrow, he's not bothering us. And we may just get out of here in one piece. Czy po prostu się wrzucić? Jak myślicie? Wrzucić się, czy zbić najpierw trzech? Zbijemy. Okej. Okay. No i tak jest łatwiej. Pobijamy ich trochę. O, pięknie. A, ten. I tak właśnie tych kombo tak nie opłaca robić. Jakoś mi nie wychodzą te kombaj. Niestety. Jeb, czaszkę. Dobra. Jak oni w ogóle robią to sobie te? Nie jest Jirokę z włosów chyba. To był chyba Jirokę z czaszki. Jakoś ze skóry robione. Nie wiem w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, co teraz? Co teraz? Co, jakaś ćma mi przyleciała? Tak, ćma. No chyba cię...
Idź mi z tego monitora. Dobra. Poszła sobie taśma z wywiadu. Rock. Halo, działaj taśma. Session 2. Patient name Waylon Jones, aka Killer Croc. So, is this the part where you try and reason with me? Find out why I did it, Doc. We're here to help you, Mr. Jones. You got a cure for me then, Doc? Can you make me normal? Normal is a poor choice of words. No one's really normal, are they? Figured as much. So, how about this, Doc? You let me go now, and I won't eat you. You don't really eat people. It's just an urban myth. No dobra. Paru ciekawych rzeczy się dowiadujemy. Kolejne drzwi. Kanały! A to co to? To już znaleźliśmy? Too late, Batman! One step closer and this goes into the water. The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots. Don't do it, Crane. Co tu się dzieje? Co ja mam teraz zrobić? Zabierz zarodniki. Mam zebrać zarodniki. Nie mogę do wody wskoczyć. To chyba jest jasne. Tutaj skoczenie do wody równa się raczej śmierć. Tak więc czuję, że tutaj mi się do ślina bardzo najbardziej przyda. Woda będzie jak rekinek. Się czaił na mnie. Easy. Oracle, I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics, it's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. I'll contact you when I'm done. Hey, Halley, ja to samo chciałem zrobić. Not now. Now's not the time. Aha. These floating platforms will support me. But will also send sound waves through the water, giving away my position to Croc. I'll need to move as slowly as possible. Jezu, dziwnie się czuję. Tak wiecie, tutaj wiesz, co się czai, nie? Jak w horrorze, nie? Coś się podobnego było w Amnezji. Tak, no tutaj idź tak powolutku, ale wiesz, że coś się czai w wodzie, nie? Dosłownie w wodzie. Nie lubię takich zadań. Szczególnie, że ja w horrory całkowicie odpadam, nie? Chodźcie, panie. Jak on mnie usłyszał? Nie wiem. Szczerze nie chcę wiedzieć. Dobra. A, tu jest.
Halo, zarodnik. Dziękuję. These spores don't contain enough of the antivenom mold. I'm going to need to find more. No dobra, w takim razie będziemy szukać tych całych korzeni w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeżeli się podobało, możecie dać łapkę w górę, skomentować, subskrybować, jeżeli chcecie być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.